Witam Państwa z Białegostoku. Za nami baner wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Kaczyńskim, który podaje rękę dla profesora Karskiego. To jest znak, że on uwierzytelnia profesora. To jest znak, że uwierzytelnia kandydata. Ale ja Was się zapytam, czy ta partia Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną? Czy ta partia coś dla Polski zrobiła? Czy ta partia po prostu niezbyt łagodnie współpracuje z Platformą Obywatelską, niezbyt łagodnie współpracuje z SLD, niezbyt łagodnie walczy z Palikotem? Przecież ta partia tak naprawdę nie jest partią opozycyjną. Ona w ogóle nie zachowuje się jak partia opozycyjna. To nie jest opozycja. Opozycja powinna iść twardo, powinna mieć sprawy w sądzie o różnego rodzaju pomówienia, nadużycia, walka o wolność słowa. Tu tego nie ma. To jest partia zachowawcza. I nie dajcie się na to nabrać, nie dajcie się nabrać na styl Kaczyńskiego, bo ta partia już wiele, wiele lat rządziła. A tak naprawdę Kaczyński w naszej polityce jest od czasów 80 roku, od czasów Okrągłego Stołu. To są ludzie, którzy tkwią w tych układach i nie dajcie się na to nabrać. Trzeba wybrać całkowicie nowych ludzi, których absolutnie nie ma. Absolutnie nie ma i nie było. Ruch Narodowy albo Kongres Nowej Prawicy. W Białymstoku rozdawane są takie ulotki. Zieliński, co on zrobił dla Białegostoku? Wydał tylko ulotkę. Siekierko, dostał już karnego Korwina. O, PSL, Wiesław Żyliński. Czy ten facet nie wie, co w języku politycznym oznacza spadochron? Spadochron to jest facet, który nic nie robi, a jest wpisywany na listę wyborczą. I on ulotkę wydaje, on siebie reklamuje pod szyldem spadochronu. No i taki kandydatów macie. Piątkowski. On będzie kandydował we wszystkich wyborach, bo to już w tej chwili jest zawód. Ale ten facet też w Białymstoku nic nie zrobił. Pisał się, że tu powstanie jakieś lotnisko. Bzdura totalna. Białystok żadnych Boeingów nie będzie gościł. No to totalna bzdura. Wydane pieniądze na ekspertyzy, czy powstanie lotnisko, czy nie. Żadna sprawa nie załatwiona. A tylko bywanie na bankietach wydawanych przez Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Platformy Obywatelskiej. No. I kandydatka Platformy Obywatelskiej, Bernadetta Hordejuk, skuteczna i odpowiedzialna. Pierwszy słyszę o tej kobiecie w Białymstoku, to nie słyszałem, żeby to był jakiś działacz społeczny, który był na przykład na rynku na Jurowieckiej, jak ja byłem, kiedy ludzi zwalniano z pracy, kiedy był przy Kwiaciarkach, przy Placu Inwalidów, kiedy prezydent właśnie tej Platformy Obywatelskiej zabierał im pracę, bo zabrał im prawo do korzystania z placu, który był w zarządzie miasta i musiały kobiety zamknąć kwieciarnię. Czy ta osoba była w Białymstoku, chociaż w jednym miejscu, gdzie władze naszego miasta Białegostoku pozbawiały kupców, ludzi handlujących w mieście, czyli pracujących na własny rachunek, miejsca pracy? Była chociaż w jednym takim miejscu, gdzie władze tej partii rządzące w Radzie Miejskiej naszego miasta pozbawiały ludzi pracy? Nie była. A domaga się posady w Parlamencie Europejskim, żeby mieć co? 10 tysięcy zasadniczej pensji euro i jeszcze diety. Ja już oceniłem tych kandydatów. Oceniłem ich w ten sposób. I Wam radzę też w ten sposób ich ocenić.